Dzień dobry Państwu. Jest 21 marca 2015. Pozdrawiam wszystkich z Wrocławia. Chcę kontynuować moje wykłady. Dzisiaj w temacie narodowcy i Federacja Młodzieży Walczącej, a fałszerze historii. Zawodowi fałszerze głównie narodowości niemieckiej lub żydowskiej. Proszę Państwa, Federacja Młodzieży Walczącej to był fenomen na skalę Europy, a być może świata. Federacja Młodzieży Walczącej, w skrócie FMW, od stanu wojennego, który wprowadził grupa przestępcza z Jaruzelskim i Kiszczakiem na czele 13 grudnia 1981 roku. I wtedy można założyć początek powstania właśnie tego buntu młodzieżowego, ponieważ to był taki szok dla młodzieży, która wtedy znajdowała się w szkołach średnich, w zakładach pracy, bo po zawodówkach ta młodzież pokolenia tak zwanego Jana Pawła II mogła być już w pracy, bo zawodówka po 8 klasach podstawówki trwała 3 lata, potem szło się do pracy. Młodzież w szkołach średnich to były osoby po 8 klasach podstawówki, a szkoły średnie trwały 4 lata licea lub 5 lat technika. No i oczywiście studenci, czyli po maturze, po tym 8 plus 4 albo 8 plus 5 na studiach. Działała Federacja Młodzieży Walczącej do 1990 roku, gdzie ostatni ślad w Gdańsku i Gdyni.